W tym tygodniu autogaz potaniał zaledwie o grosz na polskich stacjach, natomiast zdecydowanie większe spadki widzimy, jeśli chodzi o ceny hurtowe na polskiej granicy wschodniej. Mieszanka propan-butan kosztuje w tej chwili 3198 zł, jeśli chodzi o cenę średnią, a więc mamy do czynienia z istotnym spadkiem cen tego paliwa na polskiej granicy wschodniej. Tutaj nie mamy do czynienia, jak słyszymy z rozmów z przedstawicielami rynku, z żadnych zaburzeń związanych z charakterem importu z Europy Wschodniej, zwłaszcza z Rosji czy Kazachstanu. Ten gaz napływa do Polski dość bezproblemowo i ten poziom poniżej 3200 zł jest na razie jak najbardziej obowiązujący na polskim rynku. Jeśli chodzi o kształtowanie się cen mieszanki propan-butan na polskim rynku, wydaje się, że najbliższy tydzień przyniesie nam dalszy ciąg spadków. Poziom średni na wysokości 3150 zł za tonę mieszanki propan-butan nie powinien być dla nikogo zaskakujący. Nawet mimo trudnej sytuacji między Ukrainą a Rosją, wydaje się, że gaz na rynku polskim będzie taniał i pozostaje tylko otwartą kwestią, kiedy te obniżki przeniesie na większą skalę segment detaliczny.